Hej, tu Ewa, witam serdecznie na kanale. Witamy razem z Dafikiem. Dawciu. Kochani, ptaszki ćwierkają, pogoda jest całkiem przyjemna, zobaczcie. Świeci piękne słońce. Wiosna się do nas zbliża małymi krokami. Nadają całkiem fajną pogodę. Nic tylko, można byłoby się cieszyć. Ale kurczę, no te informacje, które ostatnio do nas docierają, nie są zbyt optymistyczne. I przyznam tak, no my mieszkamy tak 50 kilometrów od granicy z Ukrainą. Od granicy. 50 parę kilometrów samochodem. Ale do przejścia mamy około 100 kilometrów. Do pierwszego przejścia. Powiem tak, u nas ogólnie tutaj, gdzie my mieszkamy, zobaczcie, cisza, spokój, nic się nie dzieje. Ale już zasięgnęłam informacji, sama zobaczyłam, przejechałam się po mieście i powiem wam, że pomimo, że chyba każdy stara się zachować, no nie panikować może w ten sposób, to jednak ludzie się u nas boją. Starają się żyć normalnie, ale jednak mają obawy. Widać to dalej tak, dalej są kolejki na CPN-ie. Ale no też to są zagrania polityczne, więc tak naprawdę nie dostaliśmy jakichś informacji, że mają być braki tego paliwa. Ludzie kupują dalej dużo, kupują, robią zapasy, naprawdę spore. No fakt, że są limity, no ale tak czy inaczej i tak już chyba ci, co kupili, to kupili dosyć dużo na początku, zanim wprowadzili limity. No i przez to wiadomo, wszystko też, czyli... No tak, państwo na tym skorzysta, bo paliwa jest mało, ktoś podnosi cenę. Wiem, że już nawet tankowanie było diesla po 6 zł za litr. No, czyli tak, no ktoś korzysta na tym, że ludzie się boją, panikują i zabezpieczają się. W sklepach też już widać, ludzie robią zakupy. Cukier, mąka. To, co jest podstawowe i potrzebne, no tak powiedzmy do przeżycia w razie, gdyby coś się stało. No myślę, że to jest takie dosyć naturalne, że ludzie mają obawy, ponieważ ta wojna i to wszystko, co się zaczęło dziać na Ukrainie, to jest po prostu, nie jest to zależne od nas, jak to się rozwinie i jak to się skończy. My, tacy normalni ludzie, nie mamy na to wpływu. No a każdy się martwi o to i wie przecież, że tak naprawdę to rządzący podejmują decyzje, ale oni się mogą ewakuować bardzo szybko. I dla nich właściwie to chyba najmniej grozi w tym wypadku, niż każdemu, kto mieszka na przykład w Polsce. W razie gdyby się coś naszemu sąsiadowi, towarzyszowi nie spodobało i chciał jeszcze by zajrzeć do nas. No, nie mamy daleko. Nie mamy daleko do Ukrainy i... No i napięcie jednak jest, no naprawdę, po prostu ludzie się boją, bo nie wiedzą, czego się mogą spodziewać, nie wiedzą, jakiej reakcji mogą się spodziewać i jak to wszystko się skończy. Wiadomo, że wojna to jest polityka. Dużo rzeczy nie wiemy, bo nikt nam tego nie mówi. My jesteśmy w mediach głównie informowani o tym, co powinniśmy widzieć i wiedzieć, a niekoniecznie to, jaka jest prawda. No i tak jak widać, ktoś zasiał panikę, że będą jakieś problemy z dostawą paliwa. No i wszyscy kupują paliwo. Ale co zauważyłam, to jeszcze nic. W bankomatach, w banku dużo ludzi, ludzie wybierają pieniądze. Ludzie też... No tak, robią te zakupy, już zaczynają nawet myśleć o pakowaniu się, o wyjeżdżaniu przynajmniej na zachód, do Niemiec albo w ogóle na zachód Polski. Ja przyznam, powiem wam tak od siebie. Powiem tak, staram się myśleć, że nie ma co się bać. Ale tak naprawdę to chyba tak jak każdy gdzieś w głębi serca też mam obawy. No bo tak jak mówiłam, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może tak właściwie wydarzyć. Każdy może sobie gdybać, a jak widać, skoro można sobie w ciągu kilku godzin rozpocząć wojnę, to można sobie już zrobić wszystko w tych czasach.
Smutne to jest, ale prawdziwe. Jeszcze niedawno świat zmagał się z chorobą, a teraz jeszcze to po prostu trochę przechodzi ludzkie pojęcie, co się na tym świecie zaczyna dziać. No, czyli trzeba być przygotowanym na wszystko i niczego nie można być pewnym. Jeżeli ktoś jest jeszcze w UK i planuje powrót, szczerze chyba bym radziła zostać jeszcze jakiś czas. Myślę, że ta sytuacja nie będzie trwała bardzo długo na Ukrainie. To się jakoś wyklaruje. Tylko nikt nie wie, w którą stronę to tak naprawdę pójdzie. Ale muszę przyznać, że no sama myślę sobie, co myślę, nie chcę nikogo straszyć czy siać paniki, ale nie to, że przechodzę obok tego obojętnie. Nie, ta sytuacja dotyczy każdego z nas, kto mieszka tutaj szczególnie, ale i ci, którzy nie mieszkają, mają rodzinę, chcą wrócić do Polski. No, sytuacja się zrobiła naprawdę taka nieprzewidywalna i dosyć napięta. To tak pokrótce, co słychać tutaj u nas. No, gdzie my mamy tam jeszcze, powiedzmy, nie tak blisko. Ale rozmawiałam z panią, która mieszka bardzo blisko granicy z Ukrainą, za Włodawą w tamtych stronach. Prowadzi ośrodek agroturystyczny i ta pani czeka na uchodźców, przygotowała tam miejsce. Czeka na nich od wczoraj, mieli być już wczoraj, ale jeszcze są. Ale oni jeszcze utknęli na granicy, jeszcze się nie przeprawili. Kolejki są naprawdę już duże. Bardzo dużo ludzi jednak ucieka z Ukrainy. No bo dzieje się, tam się dzieje. No i na przykład pani, która mieszka tam, ona słyszała, jak latają samoloty. Samych wybuchów, samych strzałów, ostrzałów nie słyszała, ale lata dużo jakichś wojskowych samolotów, to słychać. No i tak, z tego co ta pani mi powiedziała, to przyjeżdżają głównie ludzie, to są kobiety i dzieci. Mężczyźni ewentualnie przywożą i wracają. Dużo ludzi jeździ na granicę, pomaga w transporcie uchodźców do docelowych miejsc. Mamy tutaj też na wschodzie, pracuje bardzo dużo ludzi z Ukrainy i to głównie oni ściągają swoją rodzinę, która tam jeszcze została. Tak samo mówiła ta pani, że te osoby, które trafią do niej, a dla takich ośrodków tak naprawdę tylko, że to jest prywatna pomoc. Tych ośrodków w tamtym rejonie Włodawy jest bardzo dużo. Bardzo dużo osób będzie pomagało uchodźcom, ale głównie to jest taka właśnie pomoc prywatna. I tam będą przyjeżdżać, czekają na osoby, które przyjeżdżają do swoich rodzin tu w Polsce. No, jeżeli chodzi o takich uchodźców, którzy po prostu uciekają, no oni są raczej w tamtej części dolnej Polski, nie trafiają tu w nasze strony. Z tego co wiem, to nasza gmina jakoś się nie przygotowuje na przyjęcie uchodźców, no ale mówię, my nie jesteśmy na tej bliskiej, my nie jesteśmy aż tak blisko tutaj, tak? Mamy jednak kawałek i są. Na pewno są ośrodki, które będą przyjmowały uchodźców, na pewno w Lubelskim, w Podkarpackim, ale to są takie ośrodki bliżej samych przejść, tak żeby było jak najszybciej. No dużo osób też jest transport pociągami, to pewnie widzieliście. No ale tak, prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi ucieka i prawda też jest taka, że ci, co mieli pieniądze, uciekli z Ukrainy już dawno. No bo to nie trwa od dziś ten spór i dużo ludzi było przygotowanych na to, że będzie się mogło dziać. Myślę, że my jesteśmy wszyscy tutaj w Polsce i bardzo dużo ludzi bardziej jest zaskoczone tą sytuacją niż sami ludzie mieszkający na Ukrainie. No konflikty trwały długo, ostrzeżenia były. No tylko, tak jak mówiłam, chyba nikt z nas się nie spodziewał, że jednak dojdzie aż do takiej agresji ze strony Rosji. Ciężko mi to jest zrozumieć. No to jest po prostu narażanie ludzi na śmierć w imię jakiejś wojny, w imię polityki, co to jest.
to, że się biją, to się biją. To naprawdę, niech sobie robią, co chcą, ale żeby nie cierpieli... Ale ważne jest to, żeby nie cierpieli na tym niewinni ludzie, a niestety tak już się dzieje i to jest przykre. Myślę, że dużo osób zdaje sobie z tego sprawę, jeżeli chodzi o tą panikę, która jest tutaj u nas, że najlepszym wyjściem w tej sytuacji chyba byłoby pomoc dla osób, dla uchodźców, ale nie wtrącanie się zbytnio w te sprawy, o ile sytuacja pozwoli, ponieważ sam nasz sąsiad, który to wszystko wywołał, ostrzegał przed tym i myślę, że ludzie najbardziej tym się wystraszyli, a wiedzą, jaki jest nasz rząd i niekoniecznie może podjąć decyzje korzystne dla nas, takich zwykłych ludzi, tylko korzystne dla siebie politycznie. No myślę, że no tutaj... Nikt się nie będzie poddawał, no bo wiadomo, tu chodzi o władzę, stołki i tak dalej. Myślę, że ludzie się po prostu boją, bo nie wiedzą, czego mogą się spodziewać po naszym rządzie i co może wyjść z naszej strony. No a niby tak, jest NATO, jest to wszystko, ale w rezultacie pewnie Polska jest na tyle biednym krajem, że tutaj nie ma o co walczyć i chyba chęć pomocy w tej sytuacji może być dosyć średnia. Trzeba liczyć samemu na siebie i trochę dbać o własne interesy, a nie udawać jakichś wielkich bohaterów. Więc miejmy nadzieję, że jednak ta sytuacja rozejdzie się po kościach, że Polska na tym nie ucierpi, że my nie ucierpimy. Warto się zastanowić, jeżeli będzie tutaj jakaś pomoc dla uchodźców. Pomagać trzeba, bo to są po prostu ludzie potrzebujący, którzy naprawdę mają ciężką teraz sytuację życiową. I tutaj to akurat, jeżeli chodzi o pomaganie takie doraźne tym osobom, to polityka nie ma tu wiele nic wspólnego. Jeżeli coś było nie tak, to trzeba o tym zapomnieć. Pomagać jest warto, ale niekoniecznie trzeba wpychać nos w nie swoje sprawy. Więc trzymajmy kciuki, aby nasz rząd podjął bardzo dobre decyzje i nie narażał nas na takie sytuacje, jakie zdarzyły się tam na Ukrainie. No. A ja, kochani, wracam z Dafim do domu. Wracamy do swoich obowiązków. Czekam na kurczaki, które powinny się dzisiaj już zacząć wykluwać. Mam nadzieję, że jednak ktoś nad nami czuwa i że wszystko będzie dobrze. Trzymajcie się, kochani, wszystkiego najlepszego i obyśmy dostali w przyszłości dużo lepsze wiadomości.